Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Minecrafcie hardkorowym. Ja jestem Skie i zapraszam na odcinek. Moi drodzy, ostatnio zginęliśmy kilka razy. Dzisiaj prawdopodobnie też zginiemy znając życie, ale dzisiaj zabezpieczymy się przed tym. Zobaczcie, mamy swoją pierwszą hawirę. Mamy swój pierwszy dom, ale zanim zaczniemy cokolwiek robić, to w tym domu koniecznie musimy... W ogóle tutaj postawimy sobie campfire oczywiście też. Pierwsze co musimy zrobić, to postawić łóżko. Łóżko jest koniecznie w ogóle, żeby tutaj w ogóle przeżyć jakkolwiek. Zrobiłem sobie część rzeczy już na łóżko, przygotowałem mam. I czekajcie, bo mi się robi właśnie coraz jaśniej. A, bo mi się woda kończy, dobra. Stawiamy łóżko, szybko. Dobra, mamy łóżko. I teraz idziemy na dół się napić. Co ciekawe, żeby napić się wody, możemy się jej napić, ale ona jest niezdrowa w tym momencie dla nas. Hop. Jak się piło wodę. Tu mogę się napić tej wody. Właśnie mogłem. A teraz nie mogę się napić jej. Ej, czemu nie mogę się napić tej wody? Poważnie. Bo to jest ciekawe dla mnie. Musimy ten piasek pozbierać na szybkości. Musimy przetopić sobie piasek na ten. Musimy przetopić sobie piasek na szkło. Nabrać wody. Bo furnace też mogę zrobić sobie już. Mogę zrobić sobie kominek, więc już będzie lepiej. Znaczy kominek, piecyk do przepalania. Dobra, mamy trochę tego. Nie wiem czemu się nie mogę napić tej wody. Wcześniej mogłem normalnie. Nie zasypuj tego. Ej, poważnie, nie mogę się napić tej wody. Jakoś ja dziwnie, jakoś tam inaczej robiłem to. Napij się tej wody, majster. Przecież umrzesz zaraz. Oczywiście śmierć, gdy mamy już nasze łóżko, to nie jest taka zła, bo w tym momencie jesteśmy oczywiście, mamy zapis zrobiony. Więc, że tak powiem, nawet jak umrzemy, no to tak źle nie będzie. Prawdopodobnie oczywiście, mam nadzieję, że to nas uchroni przed tym. Dobra, mieliśmy na szybkości zrobić... O nie, już nic praktycznie nie widzę. To potrzebujemy. Dobra, stawiamy sobie furnace szybko. Bo się odwadniamy bardzo mocno. Dawaj to. Dawaj to. I piasek, gdzie jest piasek? Piasek, przepalisz się szybko? Przepala się, może zrobimy wodę na szybkości jeszcze, może mi się udać, aż wątpię. Teraz pewnie się odwodnimy totalnie. Bo szkła potrzebujemy chyba 3 sztuki z tego co pamiętam, żeby stworzyć sobie pojemnik na wodę. Dawaj jeszcze jedno, szybko. No, rób to jeszcze jedno, może zdążymy jeszcze się napić. Wątpię raczej, ale zaraz zobaczymy. Dobra. Mamy 3 sztuki, bo już mi się robi wszystko, już mi się rozmazuje wszystko. Nie to, to. Tu, tu i tu. Dawaj butelkę. Mamy 3 butelki, idziemy po wodę szybko. Chociaż wątpię, żebym zdążył się jej napić. Chociaż może... Tak, damy radę chyba jeszcze. Ona jest co prawda zatruta ta woda, ale lepiej napić się zatrutej i żyć. Niż nie napić się w ogóle tej wody, nie? Dobra. Dobra, żyjemy na szczęście, zobaczcie. Powiem wam, że ten mod jest strasznie, strasznie upierdliwy. Ale kwestia przyzwyczajenia do niego, kwestia nauki tego modu. Ja się z tego bardzo powodu cieszę, powiem wam szczerze, bo... tam w ogóle jest wiedźma gdzieś. I ona już mnie atakowała raz, dlatego tak delikatnie tylko się przemieszczam tędy. Musimy sobie przetopić to, znaczy przetopić sobie, przepalić sobie to. O, już campfire mi zgasł. Musimy ogólnie ogarnąć sobie ten. Dobra, teraz tak. Oak wood planks. Niech będzie nawet 14. Przepal mi tą wodę szybko. Przepal mi tą wodę, dawaj mi normalną wodę, której mogę się napić. Ona oczywiście nie poprawi mi, nie poprawi mi statystyk żadnych. Bo to jest tylko woda, ona mi nie da żadnego tego. Nie da mi żadnego, no, mówcie mi, życia. Życia mam tylko 4 serduszka. Ale to jest Purified Water Bottle.
To jest w tym momencie już czysta woda dla nas, którą możemy normalnie pić i nie będziemy mieli po tym debuffów żadnych. Spoko, to jest bardzo fajne. Zrobiłem sobie oczywiście już Stone Axa, mam Stone Pick Axa i mam Stone Sworda. Tam na dole sobie pokopałem troszeczkę, przerobiłem sobie to wszystko i mam tu już zrobione. Dobra, to na razie stąd weźmiemy. Teraz tak, napijmy się od razu. O, zobaczcie, od razu mi lepiej. Dobra, mamy pełno, napici jesteśmy. Mamy też, a właśnie mamy mięsko wilka. Bo zarżnąłem jednego wilka przypadkiem. Tam dwa, czy trzy, nie pamiętam. Jakoś tak było. Mamy też mięsko, więc możemy sobie zjeść. I na pewno spanie w łóżku chyba też pomagało nam na życie, czekajcie. Sleeping Restore, o, on odnawia 50% życia. Tu w ogóle mamy tego, mamy uszkodzone różne rzeczy w naszym ciele. Dlatego dostajemy też debuffy różne. Właśnie wolniej chodzimy przez to. Za chwilkę też muszę ogarnąć sobie koniecznie te zapałki. Muszę zaraz je zrobić. Muszę zaraz ogarnąć, jak je się robiło. Jak ogarniemy sobie zapałki, to też będzie już dla nas lepiej. Dobra, mamy zjedzone. Dobra, zapałki. Zapałki, jak się robiło zapałki? Slaby i papier. Slaby i papier. Muszę ściąć drewno, bo nie mam drewna białego żadnego. Tam jest Fairy, ona mi nic nie zrobi na szczęście. Chyba zmieniamy sobie siekierkę. Teraz to można ścinać, zobaczcie. Teraz wszystko ładnie leci. Myślę, że jak już mamy to łóżko, to już będziemy dużo bardziej bezpieczni teraz, tak mi się wydaje, z tym wszystkim. Tylko jedno wypadło? Poważnie? No bo to małe drzewko pewnie było do tego. Kurde, nie chciałbym tam się zbliżać, bo ona mnie jednym hitem uszkodziła bardzo mocno. Ale spoko, jakoś ogarniemy to. Dobra, a ja mam papier. To slaby jak się robi. Slab. Mogę to jakoś normalnie przeciąć, w sensie? Dobra, 3 te to robią mi slaba, dobra. Dodawaj mi to. Dobra. I teraz tak, to tutaj. To tutaj i mamy zapałki. Okej, jak mamy zapałki, to teraz mogę chyba zrobić sobie pochodnie. Torch. Aha, to jest ta lepsza torch, a my musimy... Unlit torch. Unlight, w sensie pewnie powinno być. Coal albo charcoal. Czy my możemy normalnie zrobić sobie charcoal? W sensie, czy ja mogę dać to i mogę dać to i to się przepali? Nie mogę dać. A to? Też nie mogę dać. Też się nie przepala. Jak to przepalić mam? Czekajcie, może mogę sobie wpisać. Charcoal. Cobblestone. To inaczej zróbmy. Torch. Torch. Charcoal. A, czyli muszę włożyć cały pieniek, w sensie. Czy ja mam w sobie cały pieniek? Planki. Nie, dobra, muszę mieć cały pieniek czegoś. To drzewko możemy sobie ściąć w takim razie jedno. A teraz się bardzo wolno ruszam przez to. Uważnie, ten mod, te mody strasznie mnie kręcą. To jest w ogóle taki rozbudowane to wszystko. O tyle, że teraz trzeba dbać. Ale to bardzo fajnie, bo też nauczę się przez to tego. Nauczę się przez to... mam nadzieję wielu ciekawych rzeczy. Przede wszystkim jak grać w Minecrafta tak normalnie, wiecie, od podstaw. Dobra, teraz tak, mam slaby, znaczy mam zwykłe drewno. I tak? Tak, dobra, spoko, czyli mogę to normalnie przepalić sobie. Z tego normalnie wyjdzie charcoal dla mnie? Tak, mamy charcoal. Zobaczmy, czy możemy ten charcoal sobie połączyć. Hop. Mamy 4T.
Czy ja te świeczki mogę postawić na ścianie i jakoś one się pewnie będą kończyły za jakiś czas, znając życie. Tak, zobaczcie, mogę to zrobić. Ciekawe, jak długo one się będą paliły. Bardzo mnie to ciekawi. Ale to mi otwiera nowe możliwości. Bo w tym momencie możemy kopać się głębiej i może dostaniemy się do jakiegoś lepszego, jakichś lepszych tych minerałów. Zobaczymy, jak długo się będzie paliła ten czarkol. Ale on chyba już przygasa nawet, tak mi się wydaje, że już jest słabszy niż był. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, chwilkę pokopiemy sobie, zobaczymy, co jest na dole. Bo tym kilofem to ja mogę kopać, nie? Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli jakiś normalnie węgiel. Węgiel by nam tutaj zrobił robotę. Na pewno by się przydał. Bo pewnie znając, że węgiel dużo dłużej się pali niż ten charcoal. Czyli w sumie też no węgiel, jakby nie patrzeć. Ale ten inny węgiel. Może tam pobudujemy trochę teraz, zobaczymy. Musimy czegoś na pewno poszukać. Wy coś tam widzicie w ogóle? Coś tam widzicie jeszcze? Najwyżej za delikatnie wam... Najwyżej w kolejnym odcinku wam delikatnie rozjaśnię ekran. Też tu w sumie możemy pokopać sobie, też po co tam się ograniczać, nie? Bo przecież węgiel chyba występuje na wszystkich poziomach. To chyba nie ma problemu z tym, że on na każdym może wystąpić, na każdym może być. Teraz zobaczymy. O, co to? Pokowaćmy sobie też to. Wypolerowany andazyt? Albo coś w stylu. Bo ta pochodnia się jeszcze pali, to spoko. Nawet tu też damy sobie jedną. Jaka bajka, teraz mamy zapalniczkę, to będzie spoko. Teraz musimy na pewno pomyśleć nad jakimś lepszym tym. Już nastała noc, czy jeszcze nie? Tak, już jest noc, zobaczcie. Muszę drzwi zamknąć, Boże. Nie ma wchodzenia. Tu mi nie włazić. Chyba nie spalę chaty, tak mi się wydaje. O, zobaczcie, jak teraz ładnie to wszystko wygląda. No i to mi się podoba teraz. Mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Na pewno musimy sobie w końcu ogarnąć jakąś skrzynkę. Big Sign? Nie, nie chcemy. Chcemy skrzynkę. Dawaj mi chesta. I chesta chyba damy sobie na dole. Gdybyśmy dali sobie chesta w tym miejscu. Ja przecież mogę spać. Przecież ja nie muszę raz w nocy nawet chodzić teraz. Przecież ja mogę spać. I życie mi się odnowiło trochę. Jaka faza. Zobaczcie. To teraz jesteśmy ustawieni w ogóle. Możemy iść dalej sobie polować. Przecież ja nie muszę teraz sobie nawet tego robić. Dobra, spoko. Zostawiamy rzeczy. Zostawiamy jakieś rzeczy, których nie będziemy prawdopodobnie teraz potrzebować. I idziemy na poszukiwania. Wodę wezmę. Seedy zostawię. Jedzonko sobie zabiorę. Flinty też wezmę, bo mi mogą się przydać. Ale flintów to ja sobie wezmę połowę. Połowę zostawimy. What the hell? Regeneration. Gdzieś tu fairy tale jest, wróżka. Tu jesteś. Siema. A gdyby tak cię, że tak powiem, zabudować, żebyś tutaj została na zawsze ze mną. Co ty na to? Co byś na to powiedziała? Nie unoś się, nie unoś się. Nie, poleciała sobie. A ja chciałem cię zostawić dla siebie na stałe. Ech. Peszunio. Wydaje mi się teraz, że nawet jakbyśmy umarli, to
Tracimy item. Znaczy nie wiem, czy, nie wiem właśnie, nie wiem, czy tracimy itemy. Ach, nie mogę. Mam za niski poziom. W ogóle musiałbym coś porozwalać. Dajcie mi miecz w ogóle. Ja potrzebuję poziom wyższy. Potrzebujemy wyższy poziom. Chodź tu, kochanie, troszeczkę bliżej. Ja bym chciał zamknąć dla siebie jedną, naprawdę. Chciałbym ją dorwać, żeby ona stała się moim tym. Kurde, nie wiem, czy chciałbym pieski zabijać. No ale chyba nie mam wyjścia. Nie chciałem, przepraszam, ale no potrzebuję więcej tych. Te kwiatki. Te kwiatki ja potrzebuję do bandaży chyba. Tak mi się wydaje. Tak coś kojarzę, te kwiatki potrzebne mi są do bandaży. Właśnie, czy ja mogę zrobić sobie nóż? Tylko, że nóż powiedzmy z czegoś innego? Na przykład z kamienia, w sensie kamienny nóż mogę zrobić sobie? Chyba mogę zrobić, tak mi się wydaje. Tylko czekajcie, musielibyśmy pomyśleć, w którą stronę chcemy się udać. To miejsce jest ogólnie tam byśmy poszli, ale tam mnie czeka na pewno śmierć, prawdopodobnie śmierć, bo tam jest ta wiedźma. A najwyżej umrzemy. Mamy spawn pointa ustawionego, więc myślę, że tak źle nie będzie. Co nas tu może spotkać? Tego, prawdopodobnie. Zobaczmy, co jest u góry. Jest zejście na dół i do góry. Te pochodnie, dawaj mi je. Te pochodnie, one płoną cały czas. One są kozackie. Te pochodnie to ja chcę zabrać. Może nie wszystkie, ale część przynajmniej. Tu się skryliśmy ostatnio. A to co wtedy mnie uderzyło? Nie wiem nawet, powiem wam szczerze. Jeleń! Czy ja mogę to rozwalić? To się nabije. No dawaj jeszcze kawałeczek. Może tym bardziej. Albo kilofem bardziej. Zobaczymy, czy tym pęknie. No dawaj. Ej no bez jaj. Dobra, nieistotne, mogę stąd wyskoczyć. Hop. Hop. Dawaj za jeleniem. Siema jeleń. Dziękuję. W ogóle jeleń mógłby nam wydropić jakiś ten. O, kolejny jelonek. Musimy wyruszyć na poszukiwania właśnie jelonków, pozabijać troszeczkę ich. Nie uciekaj. Nie masz dokąd nawet. Bo chodzi głównie o to, że ja później potrzebuję skóry, bo ze skór mogę zrobić sobie pancerz. Czekajcie sekundę. O. Nie wiem, czemu mój monitor chce się co jakiś czas wyłączać. Pokazuje mi ikonkę, że nastąpi wyłączenie za 20 sekund. Proszę o wciśnięcie guzika, dacia znacia, że żyjecie. Bo jak nie, to was kurde uśpimy. Indyk. Turkej. Dawaj mi expy. Potrzebuję dużo expa. Bo nie wiem, czy ja tak bardzo chcę się oddalać. No w sumie najwyżej jak zginę, to tam to wiadomo, zrespię się tam gdzie powinienem. Tam jest to. Czy ja mogę to rozwalić? Tak, mogę. Coś mi z tego wypadło nawet chyba. No chodź bliżej. Dobra. Jeszcze jedną. W jej otoczeniu. Nie zabiła mnie, zobaczcie. Ale to... Golden Yale. To mnie chyba chce zabić. Ja myślę, że to może mnie zabić. A może nie?
My. Leżeć. Czyli my tu jesteśmy panem i władcą teraz, możemy rządzić na tym rejonie, zobaczcie. Przejmujemy ten teren. Chwilowo przynajmniej. Nara. Przykro mi, ale ja jestem tutaj bardziej... Mnie tu może więcej rzeczy zabić niż ciebie. A ciebie mogę zabić tylko ja. Turkej. Tych nie zabijamy więcej. Musimy ogarnąć jakieś miejsce, gdzie... Tam był sugarcane chyba. Są pola jakieś. Cudownie. Czy ja to mogę zebrać? Czwarty poziom potrzebuję. Potrzebuję czwarty poziom w tym. Słuchajcie, tu są te, tu są też. Żółte kwiatki. Żółte kwiatki są potrzebne do zrobienia bandaży. A my to potrzebujemy. Bandaże to mi się na pewno przydadzą. Dobra, nie oddalamy się na razie dzisiaj za daleko jeszcze. Zobaczyliśmy, że... Część rzeczy możemy zabić. O, renifery. Nie, to są... Jelonki, nie renifery. Może polowanie na jelonki. Ja wiem, ale no to jest dla tego, dla większego dobra, pamiętajcie. Dobra, K jest ta wieża wielka. K jest mój dom. Bo się zaczyna ciemno robić powoli. Musimy tam uciekać. O, tutaj jest, dobra. Czyli zmierzamy w stronę domu. Zmierzamy w stronę domu. Będziemy musieli się nauczyć kilku rzeczy jeszcze. Mój dom jest... Nie, tej świnki na razie nie zabijamy. Świnki na razie zostawimy ją. Niech ona sobie jeszcze żyje. Później przyjdzie na nią czas. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy do domu. Idziemy sobie do domu. Myślę, że zrobiliśmy spory postęp. Ten dom później trzeba oczywiście będzie rozbudować, przebudować, zabudować, żeby był jeszcze lepszy. W ogóle mógłbym zrobić sobie drzwi jeszcze jakieś. Tiurki potrzebujemy jakieś. Żeby zrobić tiurki potrzebuję chyba oak planki. Chyba 6 sztuk z tego co pamiętam. Bo teraz tak biednie wyglądamy ogólnie. Tak, tak są tiury. 3 pary zrobiłem tiurów, a chciałem tylko jedną. Ale spoko. O, tada. Te teksturki mi się podobają, powiem wam szczerze. Bardzo mi się to podoba. Wodę jeszcze muszę sobie czupać. Dawaj, jeszcze idziemy po wodę. Jeszcze jest widno. Dobra. Woda jest bardzo ważna. Musimy wodę zawsze mieć przy sobie. Dzisiaj bazy nie rozbudowujemy, bo to nie ma sensu. Baza będzie rozbudowana tylko w trakcie, jak będziemy, że tak powiem. A jeszcze się pali, zobaczcie. O, ja mam te kurde, mogę sobie więcej pochodni stamtąd wziąć. Dobra, w sumie... Niech będzie tak. Stąd damy sobie do drugiej ręki i możemy kopać sobie w razie w nocy nawet. Dobra, moi drodzy, mi się podoba, bo udało nam się przeżyć w końcu. Udało nam się przeżyć. Myślę, że będzie teraz już spoko to wszystko wyglądało. Adam tutaj w sumie niech sobie wisi. Zawsze trochę będzie tutaj jaśniej. Czekajcie, miałem jeszcze wodę sobie przygotować teraz. Miałem przygotować sobie wodę. Bo później zapomnę i będzie ząg. O, tutaj się nam czarkol zrobił. Spoko, czarkol niech będzie, przepalimy sobie jedzonka, mamy sporo, musimy sobie przepalić to jedzonko, mam nadzieję, że ono się nie psuje, mam taką nadzieję. I w ogóle, jak to się przepala, to ja mogę sobie rozdać skille chyba. Patrzcie, mam 2 punkty, mogę sobie coś rozdać, tylko że muszę na początku ogarnąć co, bo mamy farming, mamy defense, attack, magic, mining, gathering, building i agility, czyli sprawność.
Ja myślę, że na początku farming, bo potrzebujemy. W sumie, czy potrzebujemy dużo jedzenia? Czy my potrzebujemy dużo jedzenia? No, farming na pewno by się przydał. Bo. Farming 32. Dobra, daliśmy sobie 4 w ten, 2 skill pointy. A w agility mogę dać coś? A, bo to mi zabiera level chyba. Dobra, czaję. Czyli w zamian za level dostajemy coś takiego. W ogóle to ja bym musiał sobie ogarnąć. Boots, get, bucket. Aha, tylko do tego jest iron ingot. To nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, powiem wam szczerze. Bo tak, jak weźmiemy sobie kilofa i będziemy sobie chcieli rozwalić to tutaj. Gdzie to było? Tutaj. No to jest to, co jest tam koło tego, koło nas. I zaraz zobaczymy sobie, jaki potrzebuje poziom. Żeby sobie tego iron ingota wykopać. Chyba czwarty tam był, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tam był czwarty poziom potrzebny. O, tutaj jest, patrzcie. Tak, czwarty poziom potrzebuje, żeby ogarnąć sobie iron ingota. Więc trzeba będzie się jakoś ten ogarnąć, żeby levele powbijać sobie jeszcze. Czyli będziemy po prostu walczyć prawdopodobnie dużo. Żeby tych leveli było jak najwięcej, żebyśmy mogli sobie. Poczekajcie, bo dostałem takie kółeczka jeszcze. Inksak. Czym jest inksak? Ink, czyli tusz. Czy jakiś pojemnik na tusz prawdopodobnie? A, popsuła mi się już. Dobra, dobra. Ja myślę, moi drodzy, że to na tyle wystarczy na dzisiaj. Naprawdę, bo to jest, mamy już, ile mamy minut? 26 minut. Jak na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że wam się podobają te odcinki z Minecrafta. Zostawcie łapkę koniecznie w górę, napiszcie mi komentarz. Takskie podobają mi się odcinki z Minecrafta. Chciałbym zobaczyć kolejne. Ja postaram się z tych modów nagrywać kolejne, bo są pieruńsko trudne. Oczywiście postaram się między odcinkami też coś tam sobie pogrywać, żeby jakiś tam progres zawsze pokazać. Później jakąś pewnie wyprawę zrobimy sobie. Ale zanim zrobimy wyprawę, to musimy przygotować się, musimy zdobyć ekwipunek, bo jeszcze za bardzo nie wiem, w którym kierunku pójść. I trzeba będzie jakoś zaznaczyć sobie kierunek, bo z tego co wiem, to można zrobić kompas. Można zrobić kompas. Kompas. Kompas, można zrobić kompas. Zobaczcie. I kompas robi się z ingotów i z redstone'a. I potrzebujemy building na czwartym poziomie, żeby to chyba zrobić. Okej, będziemy działać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie i cześć!